Hejka, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem pod tytułem Co jest w mojej szkolnej torebce? Już kiedyś był taki filmik na moim kanale, tylko że wtedy był to plecak. Jest to zeszłoroczny filmik, jeżeli takie lubicie tego typu filmiki, to oczywiście zapraszam Was gdzieś tutaj. Jak się zapytałam Was, jaki filmik byście chcieli na Instastory, to bardzo dużo osób właśnie zaproponowało mi, żebym nagrała co jest w moim szkolnym plecaku, co jest w mojej szkolnej torebce i tak dalej, bo w tym roku w Back to School czegoś takiego nie było, więc stwierdziłam, że w takim razie nagram osobny odcinek. Już jest, wiecie, tak już kilka miesięcy minęło roku szkolnego, więc wszystko się tak ustabilizowało. Mniej więcej wiem, co były tej szkoły, mogłam odłożyć te takie nadmiary i wiecie, mogłam się ustosunkować do tej liczby, do rzeczy takich po prostu, które mi są najbardziej potrzebne, dlatego stąd ten odcinek. A więc co, jeżeli on Wam się spodoba, zostawcie łapki w górę, a ja już bez przedłużania rozpoczynam ten odcinek. Okej, a więc jeśli chodzi o moją torebkę, to jest to taka torebka. Jest to torebka z Zary, taka czarna, dość spora. Ogólnie jeśli chodzi o Back to School, które Wam pokazywałam, to tam z tego co pamiętam pokazywałam Wam plecak Spinka i torebkę z H&M-u. Jeśli chodzi o tą torebkę z H&M-u, to ona mega mi się dobrze sprawdzała. Ostatnio właśnie zakupiłam sobie tą. Z racji, że ona mi się mega dobrze sprawdzała, jest super jakościowa i w ogóle wszystko, tylko jest trochę za mała. Jest trochę za mała, na przykład teczki czy jakiegoś takiego większego trochę zeszytu już tam nie włożę, a jak włożę, to będzie trochę wystawał. Więc stwierdziłam, że zainwestuję w nową torebkę i właśnie z tej jestem na maksa zadowolona, ale zaraz więcej o niej opowiem. A jeśli chodzi o ten plecak z Pinka, co Wam pokazałam Back to School, to on był trochę za duży. I wróciłam do swojego starego plecaka, którego nosiłam w gimnazjum, czyli plecaka z Vansa i on mi się bardzo dobrze sprawdzał. Także spoczku. No ale teraz noszę torebkę, jakoś mi tak w niej wygodnie. Jest bardzo fajna. No i tak, jeśli chodzi o torebkę, to ona kosztowała w Zarze chyba 120 zł. Jakoś tak. I powiem Wam, że za taką cenę jest naprawdę mega wykonana. Jest dobra jakościowo, nic mi się tutaj na razie przynajmniej nie obciera. Jeśli chodzi o jej wykonanie, no to ma tutaj dookoła całe ćwieki, jak widać, po jednej i po drugiej stronie. W środku nie ma żadnej przegródki, nie jest też zapinana, ma tylko tutaj takie jakby guzika, nie wiem jak to się nazywa, taki magnesik jakby. No i na ten magnesik po prostu się zamyka. Torebka nie ma przegródek, ale za to jest doczepiona taka jakby kosmetyczka, o coś w tym stylu, na taki paseczek. Jeżeli ktoś jej nie chce, oczywiście może ją sobie odpiąć. Także mega opcja, jeżeli nie ma się przegródek, to myślę, że taka kosmetyczka bardzo fajnie. No i co? Myślę, że czas przechodzić do tego, co jest w środku. Oczywiście to, co jest w środku, zawsze muszę dopasować do tego, jaki mam plan lekcji. No bo to zależy, czy mam długo lekcję, czy mam krótko lekcję, ile mam książek, ile mam zeszytów. To wszystko jakby muszę dobierać do danego dnia, ale dzisiaj akurat Wam pokażę, jak właśnie byłam dzisiaj spakowana, bo dzisiaj byłam w szkole. Także pokażę Wam po prostu, co dzisiaj miałam ze sobą. I tyle. Dobra, zaczynamy. Myślę, że zaczniemy jakby od tyłu. Jak wszystko wyciągnę, pokażę Wam jeszcze raz, jak wygląda ta cała torebka w środku. No i tak, pierwszą rzeczą, którą właśnie tutaj jest, to jest ta kosmetyczka, o której Wam mówiłam. Jest ona przypięta na tak jakby, nie wiem, taką jakby, no taki po prostu sznureczek, to nie jest, no taki skórzany pasek. No i jest takiej ona średniej wielkości. Ogólnie to jest, ja ją traktuję jako bardziej taką przegródkę niż kosmetyczkę, bo ja swoją kosmetyczkę mam, później do niej przejdziemy, a tutaj traktuję to jako przegródkę, bo ja strasznie nie lubię jak na przykład klucze, portfel, jakieś gumy do rzucia, żeby to wszystko mi się walało właśnie po całej torebce, po całym plecaku, zawsze lubię mieć oddzielną przegródkę na to i właśnie to tak traktuję, bo w środku, moi drodzy, mamy portfel. W sumie nie wiem, czy będę. Wam mogę w sumie Wam pokazać portfel od środka, to nie jest nic wielkiego. Dużo tutaj się nie znajduje. Tak to wygląda. Mam tutaj karty na mój autobus. Pod spodem jest moja karta kredytowa, nie kredytowa, tylko płatnicza. Tutaj, moi drodzy, jakieś karty typu właśnie Nice Rolls albo coś w tym stylu. Kasy tutaj dużo nie ma. Legitymacja szkolna. Nie będę Wam pokazywać, tam jest mój PESEL. Jakieś paragony. Mam tutaj też moją kartę biblioteczną do szkoły. Tak to się prezentuje.
no i jakieś drobniaki, no i w sumie to tyle. Także portfel jak portfel, jeżeli jesteście ciekawi skąd jest, to jest on z H&M-u. Kolejną rzeczą, którą tutaj mamy, są to gumy do rzucia. No, zawsze się przydają, ja lubię mieć gumę ze sobą. Błyszczyk, pomadka do ust, Carmex, klucze i mam tu tak, taki pilocik do bramy, taki żółwik z Miami, o nie wiem czy, o dobra, widzicie? Oczywiście podpis, no i klucz do szafki, tak. A i tutaj mam jeszcze taki breloczek z Miami, który jest otwieraczem. No, także tak to wygląda i powiem Wam, że mam te klucze do domu i no do szafki ogólnie. Mam te klucze właśnie jakieś, no oczywiście klucze do domu mam dłużej, ale na przykład klucze do szafki mam właśnie te 3 miesiące i już udało mi się je zgubić. Zostawiłam je kiedyś w szafce, tak wiecie, wpięte i po prostu sobie poszłam. Miałam takiego stresa, nie dość, że ktoś ma moje klucze od domu, to jeszcze mam mój klucz do szafki. No po prostu świetnie, lepiej być nie może. No ale znalazłam je potem, ktoś je ładnie przypiął do tablicy korkowej, także dziękuję, jeżeli to oglądasz, jestem Ci bardzo wdzięczna. Następną i ostatnią rzeczą, którą mamy, to są słuchaweczki. No i w sumie to wszystko, co mam w tej mojej przegródce, także to by była pierwsza rzecz z mojej torebki. Kolejną rzeczą, którą tutaj mamy, jest to teczka. Powiem Wam, że teczki nie noszę codziennie. Teczkę najczęściej noszę w te dni, kiedy mam polski, bo ona głównie na niego jest potrzebna. Teczka, jakby ktoś się pytał, nie wiem, czy kogokolwiek to będzie interesować, ale jest to teczka z Empiku. I to, co tutaj mamy, to jest krzyżówka na historię. Mamy tutaj również Apokalipsę Świętego Jana. Moi drodzy, psalmy. Tak, dokładnie, psalmy. Mamy również Księgę Hioba i przypowieści. Tak, omawiam teraz Biblię. Stąd te wszystkie ciekawe rzeczy. Następną rzeczą, którą noszę w sumie bardzo często, na pewno noszę ją zdecydowanie częściej niż torebkę. Tak, to zdecydowanie miało sens. Na pewno noszę tą rzecz zdecydowanie częściej niż teczkę, ponieważ jest to zeszyt, w którym robię wszystkie swoje notatki. No i mogę Wam pokazać takie przykładowe notatki. Tutaj na przykład fizyka, nie wiem czy Wam złapię na to ostrość. Fizyka. Tak, z której dostałam jedynkę, bo nauczyłam się teorii, a Pani dała same zadania takie, wiecie, do rozwiązywania. Ale mniejsza z tym. No dobra, moi drodzy, ale mamy tutaj też taką na przykład biologię, z której dostałam 4. No, także takie notateczki. Ja bardzo lubię sobie robić. Lubię, jak są kolory, lubię, jak wszystko jest tak, wiecie, fajnie poukładane. Tutaj proszę bardzo, podstawy przedsiębiorczości, z których dostałam 5. Dobra, myślę, że nie będę pokazywać Wam tych wszystkich notatek, bo tego jest serio tutaj mega dużo, dlatego bez sensu, ale taki zeszyt do notatek. Zawsze spoko. Następną rzeczą, którą tutaj mam, no to oczywiście zeszyty i podręczniki. Dzisiaj akurat nie miałam jakoś dużo lekcji, miałam 3/4, to były zastępstwa, ale no mam trochę tutaj, dzisiaj miałam akurat ćwiczenia z geografii, bo miałam dzisiaj geografię, miałam też podręcznik z polskiego i miałam też zeszyt z polskiego i zeszyt z historii i WOS-u. To jest, moi drodzy, jeden zeszyt z historii i WOS-u. Jest on takiej grubości i uwaga, to co mam w nim zapisane. To jest jedyne, co mam w nim zapisane. To była pierwsza lekcja. No i to wszystko. Dobra, nieważne. Kolejną rzeczą, którą tutaj mam, to jest oczywiście telefon. To wcale nie jest tak, że jest godzina 19:45, a on cały czas tutaj leżał, tylko włożyłam go teraz, żeby wiecie, żebyście wiedzieli, że po prostu biorę z sobą telefon. Dobra, next. Kolejną rzeczą, którą tutaj mam, to jest parasolka, taka zwyczajna. Teraz ta pogoda naprawdę potrafi zaskakiwać i nawet jak w pogodzie pokazuje, że nie pada, to i tak pada. Dlatego ja zawsze mam w takie dni, jak sobie rano sprawdzę, że jest jakoś pochmurno czy coś w tym stylu, to zawsze biorę z tą parasolkę. Często też ją zostawiam w szafce, to zależy. Dzisiaj akurat jak wracałam, to padało, więc wyciągnęłam sobie ją z szafki. No, ale często ją sobie też zostawiam w szafce. No, next to termos. Tak, moi drodzy, termos. Taki zwykły metalowy termosik. Właśnie go otworzyłam.
Nie, właśnie go zamknęłam, dobra. Tak, termos. Lubię sobie rano zrobić herbatkę, którą potem będę mogła sobie pić. Ale zanim się jeszcze robiło tak chłodno, że miałam ochotę rano na herbatę, to brałam sobie butelkę Duffy, taką moją. Next rzecz to szczotka do włosów, też bardzo przydatna. Kolejna to kosmetyczka. I moi drodzy, co takiego Victoria Łącka ma w kosmetyczce? W sumie nie ma tutaj jakoś tak dużo ciekawych rzeczy. Kosmetyczka jak kosmetyczka, pewnie każda dziewczyna ma taką samą. No ale zobaczmy, co tu jest. Więc tak, żel antybakteryjny, świąteczny. O, proszę bardzo. Krem do rąk. Taki. Nie świąteczny, ale też bardzo ładnie pachnie. Puder. Jakieś tam tabletki, tutaj mamy Nospe i mamy też ibuprom na głowę i na brzuch. No, wiadomo co. I gumki do włosów. I to w sumie tyle. I ostatnią rzeczą jest piórnik. I piórnik to jest taki Time for Vacation. Widzieliście go w Back to School, ci, którzy nie widzieli, to teraz widzą. No i co? Myślę, że szybko wam pokażę, co jest w tym piórniku. Nie ma tutaj jakoś nic nadzwyczajnego, ale dobra, pokazuję szybko. Cztery takie, wow, cztery takie pastelowe zakreślacze. Kalkulator na fizykę i na matmę. Temperówka taka. Korektor. O, długopisy, dwa takie moje ulubione i jeden, który buchnęłam Martynie. Nożyczki, tak, ołówek jeden, ołówek drugi, cienkopisy z Bika, gumka do mazania, karteczki, linijka i zakazany długopis. I to jest wszystko, moi drodzy. No i tak wyglądałby ten filmik. Torebka jest pusta, mogę wam pokazać, jak ona wygląda od środka. Tak, moi drodzy, nic w środku, nie ma żadnej przegródki. Nie jest ona taka sztywna, także jest taka luźna. No i co? To tyle. No i co, moi drodzy, dziękuję wszystkim za tego odcinka. Jeżeli chcecie więcej tego typu filmików, to subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapki w górę, a ja już się z wami żegnam. Do następnego odcinka i cześć!